No, chodziłem Grzeciu się napatoczył. No, jestem cały zdrowy. Pozdrawiam Pizu. Jestem cały zdrowy. Coś cię rzuca, Grzesiu. Coś mówię, że nie pijesz. Ale troszeczkę pociągnęłem. No, pociągnęłeś. No. I co to będzie? No i co ma być? A? Nic nie będzie. Ojej. Tragedia. Co będzie? Musisz ogarnąć. Dziś chłopaków spotkałem, słyszysz? No. Chłopaków spotkałem. Mego brata. On mi się kurwa musi ogarnąć, czy nie? Kto? No i co? Ja mówię, wiesz, mówię, się ogarnę. No i dzisiaj będzie w domu. A to bracia cię pogonił, czy co? Nie, on mnie nie pogonił. Tylko chodziło o to, że... Że klasz, Nygusie. No. Toś miałeś nie pić. No to weź, nie pij. Przy moim pojebanym bracie. Ma... komórki wyjebane w kosmos. No bo ja z mnie patrzę, nie ma sygnału nawet. Telefon rozładowany mam. Chciałem naładować tu. A, rozładowany masz? No. A, no to... No. Ale masz. No mam. A to mam, dobrze. Mam telefon. Jeszcze do Lombardu nie poszedł? Nie. Bo ja nie wiem. Z tego, co mi ojciec mówił, to Maciejnik powiedział, że wyjechała go sama. Kazała dać do Lombardu. To komedia, nie? Człowieku, tragedia. Ja mówię, ja no to kiedy przestajesz siorbać? Co? Kiedy przestajesz siorbać? Dzisiaj już. A, zaczyna dzisiaj? Nie, dzisiaj przestaję. To do domu wiosłuj. Do wesoła muszę wysłować. No bo już mówię, chłopaki mi mówili, że wracam do domu. Ale ty schudłeś, jak... Ty schudłeś, tragedia. Schudłem. Co się porobiło, Grzegorz? Co się porobiło? Ale... Będzie odbudowa. Będzie odbudowa? No. No to dobrze, jak będzie odbudowa. No i musi być. Się odbuduje trochę, tak? No. Ale mówiłem, zapałeś Ewelinkę i everybody dalej. No. O co? To na to, na terapię nie chodziłeś w ogóle? Nie, no ja chodziłem. Pa? Dwa tygodnie. 3 tygodnie i dupa. I aleluja. Popłynęłem, to będzie. A ten rowerek masz, nie przychlałeś? Nie, rowerek w dom. No i dobrze. Na chórę noga. Bo zaraz by rowerek poszedł. Nie, no co ty, człowieku, rowerek poszedł. Darmowy pojazd, nie? Nie. No, ja już kluczy, tylko mówię, co chcesz, kurwa, pojeździć? Tu brat, on się zdążył zadzwonić. Czy miał telefon, kurwa. A, on chciał pojeździć? Nie, on nie chciał pojeździć, tylko mówię, ja mam kluczyk. A, ty masz? Ja mam kluczyk. Tylko nie zgubił, zaraz zgubisz, to sam nie będziesz jeździł. Nie. Będziesz z buta chodził. Najlepiej go schować gdzieś dobrze, bo zaraz się nasiorbiesz, no i będzie... Ja takich rzeczy pilnuję, wiesz? To pilnuj lepiej. Telefony, jakieś inne bajery.
Bajery. To. Mama gdzieś coś mówi, że gdzieś polazła, nie? Kto? Ewelina gdzieś poszła. Poszła? Nie. I? Mani, wojna była, tak? Znowu. No, wiesz, w Unii, nie? W głowie. I dobrze. To gdzie, gdzie ty teraz? A gdzie teraz śpisz? Aha. Ciepło jest, deszcz nie pada. Po sumorku spam. Cieszę. Ale wracam do domu i chuję. I taki chłop był, kurde, ogarnięty. Trzeźwiutki, a tu o. Na lewajku. No widzisz. No ja widzę właśnie, widzę co z tobą się dzieje. Tu coś nie halo z tobą. Co alkoholizm robi. No wiem, bo ja to przychodziłem, to ja wiem. Człowieka zrobi nic. No. A słyszałeś, że ten umarł? Ten jak... Kto? Cygiel, co umarł. Ten Szczecianin, ten Rysiek? No. Co ty gadasz? Tak? On nie żyje, no. On nie żyje, umarł. No. Ja po ramie mówił. Tak? No, ja mówię, co tu pieprzysz? Mówię, kurwa, nie robotym pizdem. Tu gdzie on zmarł? Po domu czy gdzie? Tam w piwnicy. Gdzie? Piwnicy. Ale on nie pił chyba bodajże, nie? No jak nie pił? A chlał? Pił. To tak się zrzekał, że nie pije. Co? Tak zrzekał się, że nie pije. No. Nie dał rady wstać na nogi. O, tu w chłopie był. Już zabrało jego też. Mówię, ja też ogarnę się. Robię zamek. No, kostucha ciebie nie wyszlał. Robię zamek i będzie. No, tym bardziej, że brat chce, żebyś wrócił do domu. No. No to powinieneś skorzystać z tej szansy. Chłopaki mnie na mieście spotkają. Aj, grzesz. Tragedia z masakru. Ale będzie... Będzie gitara, nie? Ja. Musi być. Bym całko znowu jeździł. Jak? Po co będzie jeździł? Bym całko. A, no jak nie, jak tak. Ja myślałem, że to pojawia po wyjściu, będę jeździł. Nie. Nie będę jeździł. To cię bym miał pokój wynajmować gdzieś. Właśnie z niem. Aha. Z niem. Nie było tematu, tak? Po wiesz. I wizją. No. Później pogadamy. To mówię, bo... Tak ją posterowali, że wszem sami się w szoku, jestem wkurwiony, bo dla niej obiecywałem, że ogarnę, a tu z ogarnięcia nic. No, bo ktoś jej dokumenty ma. Aha. A tu mówię, to co mówiłem, Robert, że podejmijmy. Pogadamy. Jej dokumenty, tak, mają? No. A wiesz, jak się wyjebali? No. Ale kurwa, mówię, przy mnie miałeś dokumenty, miałeś pieniądze, miałeś wszystko. A teraz nie ma nic? No nie ma. Po 50 zł, co klient, co jej dokumenty miał. Później się okazało. Że z tych pieniędzy, które ona ma, chyba 500 coś tam, że tam gdzieś tam na przywiałku z jakiejś na mandaty, coś tam. A później się okazało, że
Krajowy Dmuchał. Z kasy? No. No wiesz o czym mówię, nie? Wyrolował z pieniędzy, o tak? No. Nie, wiesz. Takie to buty, nie? Nie będę przeklinał, ale... Grzesiu, ogarniaj się. Już ogarniam, Robert. I do domu? Będzie. Daleko nie masz. Będzie super. Kurwa, przyjadam. No, bo jeszcze się spalisz, weźmiesz. Odpalaj. No, trzymaj. Dziękuję. Schować dzieciaku, nie zgub. Nie. Ja rzeki się nie gubię. To już mi kradną. To wtedy wiesz, to już problem. No tak. A ja rzeki się nie gubię. Pieniędzy. Dobra, leć Grzesiu, leć dzieciaku. Leć, trzymaj się mordo. Dobra, na razie. No, trzymaj się. Trzymajcie się, widzowie, hej. Rozmawia i ja nie lubię takiego życia. Już 2,5 roku na tym pustostanie jestem. Teraz mam problem, bo jeszcze mi się kibel zapchał. O, to jest to właśnie. To rano trzeba szybko albo do parku, do tej czoja, albo na dworzec zasuwać, żeby zdążyć. Ja no. Z kultami, tylko do dworca nie jest daleko. No, nie? Żeby ktoś, co przez mojego znajomego, przepraszam, to przez mojego znajomego, jeżeli ktoś by wiedział o jakiejś pracy, to dajcie mojemu znajomemu znać. Ja z chęcią bym zmienił swoje życie. I wtedy nakręcimy filmik taki, powiem wam, co się w moim życiu zmieniło. Obie. Bo to najważniejsze, że coś w życiu musi się zmienić. No, to nie ma tego. Normalne chyba, no. Nie? Wszyscy boimy się życia. Życie nie jest lekkie. W tej chwili, kurde, ja co chwilę, 50 albo i więcej razy dziennie słyszę tylko weź się za robotę, wszystko się ułoży. Ja wiem, że wszystko się ułoży, tylko trzeba tę pracę znaleźć, wiecie? A w tych czasach nie jest tak łatwo. Wszyscy mówią, że pracy jest pod dostatkiem, wszystko tylko trzeba chcieć pracować. Wcale nieprawda. Nieprawda to jest. No tak. No. Znowu wejdę, pokażę wam, co się u mnie trochę zmieniło, chociaż nie chcielibyście tego widzieć, bo naprawdę mam taką depresję, że ja nie mam czasu poskładać skarpetek, poukładać ciuchów i po prostu jak znajdę coś czystego, tylko to zakładam, a resztę w kąt rzucam. No tak. No, to jest, mam takie, potrzebuję jakiejś chyba nowej znajomości, żebym mógł z kimś porozmawiać, ktoś podnieść na duchu, bo to nie jest takie, że codziennie będzie cię ktoś dobijał, gnębił, jesteś taki i nie taki, nic nie jesteś wart, jesteś do dupy, zapraszam na danie ci na radę, na danie. No. Ja to mówię, starajmy sobie pomagać nawzajem, bo to jest najważniejsze w życiu. No ale co tu powiedzieć? Dzisiaj jest piękna pogoda, jest tak parno, że ja to od samego rana jak chodzę, to leci ze mnie z głowy. A, nie wiem czy widzieliście moją nową fryzurę, no to zobaczcie. No. Znajoma mnie obcięła, no nożyczkami. No, zawsze to 35 zł mniej jak do fryzjera, nie? No tak. Ale fajnie, umawiałem się z moim znajomym, że pogram wam na gitarze. Następnym razem się z nim spotkam, no. Wezmę tą gitarę, bo dzisiaj już jest późno, jest popołudnie. Ja jeszcze muszę tam iść komuś jeszcze pomóc, nie? I na pewno wezmę gitarę i wam pogram. Przyszykuję kilka fajnych piosenek i ten. Chociaż miałem ostatnio propozycję, powiem wam szczerze, miałem propozycję, żeby znajomy chciał, powiedział, on gra na akordeonie, na klawiszach, żebyśmy razem stworzyli taki mały taki, ale band, żebyśmy grali, nie? Fajny jest, mamy tam jeszcze trzeciego, który też gra, nie? I także, no co? Jeżeli jest taka możliwość, no to gram na gitarze od 17 roku życia, no to coś tam potrafię. No to w tym kierunku ja. Coś może spróbuj. A śpiewać wiecie, że potrafię. Głos to mam, że jak tu bym zaśpiewał, to mnie pod czapką będzie słychać, no. Ale jesteśmy na zamku. No, także... A jak ci tydzień minął? Jak mi tydzień minął? Powiem ci tak.
Jak się w poniedziałek pokłóciłem ze znajomą, nie? Nie licząc w niedzielę prawie nic nie jadłem. Dwa dni prawie nic nie jadłem. W poniedziałek trochę pieniążków załapałem, kupiłem coś do jedzenia. No i pokłóciłem się oczywiście, nie? A jak się pokłóciłem, to tak, we wtorek z domu nie wychodziłem, w środę wyszłem dopiero koło południa. I nawet, no i co? Dzisiaj czwartek, Boże Ciało. Jutro muszę znajomemu iść, do lekarza muszę iść, dlatego dzisiaj nie piję za dużo, bo jutro muszę iść do ośrodka. Znajomy z Belgii do mnie dzwonił i prosił mnie, bo w Belgii nie mają takich leków. To są specjalne tabletki, to jest na postrach się nazywają. Kiedyś to coś jak wszystkie robili, czy coś takiego, a w Belgii tego nie dostaniesz, tylko w Polsce. Nie? No, a jego kolega przyjechał na dwa tygodnie i mówi, załatw mi receptę, mówi, ja tam wszystko mówi, ogarnę, popłacam, wszystko wykupię, nie? Tylko bo kolega będzie dwa tygodnie, mówi, to on po prostu przywiezie mu do Belgii. Mówi, bo tam leków takich nie ma, nie? Tylko ja ci komuś coś obiecuję, no to, bo to są takie, ja ci powiem, po tych tabletkach po prostu boisz się, żeby ci serce nie wyskoczyło, jak zaczniesz pić. Są tak silne tabletki, że takie, wiesz, straszak taki, o, jak on to nazwał, straszak taki, nie? Ale to tak. faktycznie. Ja jak popiję dużo, to też mi serce mało nie wyskoczy, kurde. No ale co wam powiem, co tu robi? Teraz długi weekend, jedzenia mam kilka parówek mi zostało, trochę chleba, to jeszcze na dzisiaj mi starczy. No a jutro pieniądze ci dałem, to sobie kupisz, nie? No, a jutro jest nowy dzień. No, jutro trzeba będzie myśleć i zobaczymy. Ja się ze znajomym jeszcze umówię, to może w niedzielę się umówimy. Ja mu w niedzielę już w prezencie wezmę gitarę, zagram mu kilka piosenek dla was. To nie dla mnie, tylko dla widzów byś grał. No dla widzów zagram, tak? No. No ale ty jesteś jako kamerzysta, tak? To i dla ciebie też, nie? Też posłuchasz, nie? Przy okazji. No. Dobra, serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się, dużo zdrowia i trzymajcie za mnie kciuki, bo naprawdę próbuję z tego wyjść. Widzenia, hej! No, no widzicie, o Piotrek. Piotr to jest Piotr. Krótko, zwięźle i na temat, ale trzeba z ludźmi też ludzi szanować, tak? No tak. Tak, zaczyna kropić, naprawdę. Ale taki deszcz. Zamek jak... Zamek jak zarósł, nie? Ty wiesz, że dzisiaj tam na Krzywej, tam przy tym parku było jakieś zoo? Pierwsze słyszę. No ja też telefon dostałem, tam nas zapraszali znajomi, żeby przyjść. Ja mówię, gdzie ja tam będę latał, kurde? Nie? Zoo? No zoo jakieś postawili, mini zoo, jakieś tam alpagi, jakieś tam coś tam. No, może ktoś jakiś prywaciarz. Może coś tam przyjechało, bo tam wiesz, ten plac zabaw duży, czy coś tam. Muszę coś tam zrobić. Chociaż ja ostatnio na te imprezy żadne nigdzie nie chodzę. Dobra, do zobaczenia. No, trzymajcie się. Dobra, no. My jesteśmy na nową. No, dobra jest. No, widzicie, chłopak. Taki to wiadomo, że wyjdzie z tego. Chociaż mieszka tam na tym pustostanie, co byłem u niego, to ma elegancko tam. I dba. Tutaj mamy stary budyneczek też. Miody. O, deszczyk. Zaczął deszczyk padać. No i deszczyk sobie pada. I pada. Kościół duży. Parno było i się zbierało cały dzień. I pada sobie. Ja teraz wracam do domku. Bo tu nie ma co w deszczu śmigać. Zobaczymy. Jak tam dalej sytuacja. No tamtego też spotkałem, tego Marka całego, nie. On z sobą nic nie robi dalej, on tylko patrzy, wychodzi. Nic a nic do przodu.